Polkę oczywiście nie zaglądamy, ale czy w wieku 39 lat spodziewał się trener, że otrzyma powołanie do kadry? Znaczy powołanie do kadry zostało już wcześniej, tak? Ale jako trener no to powołania można się spodziewać w każdym wieku i w każdym czasie. Trener ocenia współpracę z trenerem Nolanem. Jak te pierwsze dni wyglądały? To współpraca no, tylko samych superlatywach, mogę tak powiedzieć. Generalnie pierwsze dni to przede wszystkim ze strony trenera Nolana, to jest rozpoznanie tej drużyny, to jest poznanie tych chłopaków, na co ich stać, jak w ogóle funkcjonuje tutaj ta reprezentacja, na jakich zasadach to tutaj działa. On będzie wprowadzał pewnie swoje zasady, bo każdy pracuje na swoją kartę. Ale generalnie te 4 dni służyły przede wszystkim jemu i ten mecz do tego, żeby poznać tych chłopaków i zrobić ewentualne roszady. I wiadomo, nie było chłopaków z Krakowa, nie było chłopaków, którzy grają za granicę, także na pewno ta reprezentacja jeszcze się będzie zmieniała. Także bardzo cenne doświadczenie dla Ciebie, można się wiele nauczyć? Oczywiście, to od każdego trenera można się dużo nauczyć, a już od takiego, który spędził trochę czasu w NHL-u i jeszcze w dodatku był najlepszym trenerem w tej lidze, także to nie jest przypadkowa osoba i od takich osób można naprawdę, naprawdę wiele, wiele nauki wyciągnąć. Jakie są Twoje zadania w kadrze? Generalnie teraz jeszcze takiego super jakiegoś podziału, za co jesteśmy odpowiedzialni, nie było. To na razie było tak na, można powiedzieć, na spokojnie. Pierwsze zgrupowanie, mecz tylko międzypaństwowy, ale tylko sparingowy, tak? To nie było żadne jakieś wielkie granie. Myślę, że powolutku będziemy po prostu docierać się, kto za co będzie odpowiedzialny. Na meczu jedynie, no to tak jak tutaj w Tychach, razem z trenerem Kulenem odpowiedzialny byłem za obrońców i to nimi dyrygowaliśmy. I generalnie jeszcze takich podziału takiego obowiązków jeszcze nie było. Kilka lat temu trener Płachta współpracował z Igorem Zacharkinem, później trener Płachta został selekcjoner. Gdzieś jest w głowie, że za kilka lat również Ty możesz zostać selekcjonerem reprezentacji Polski? No to jest moje marzenie, to jest marzenie każdego trenera, żeby prowadzić reprezentację Polski, ale do tego jest jeszcze daleko, jeszcze dużo się muszę uczyć i wszystko przede mną, ale najpierw trzeba sobie na to zasłużyć. Wracając do GKS-u Tychy, 7 meczów, 7 zwycięstw, bilans imponujący. A jak ze stylem? Bo trener ciągle powtarza, że nie do końca jest zadowolony z tego stylu i ciągle coś by poprawił. Do poprawy zawsze jest coś, to nawet drużyny NHL-u można poprawiać, ale generalnie ja też niekiedy wychodzę z takiego założenia, że można no może brzydko grać, ale wygrywać, tak? A co z tego, że my będziemy pięknie grać, a będziemy przegrywać, to za 2 dni nikt nie będzie pamiętał o tym stylu, tylko będzie pamiętał o tych porażkach. Najważniejsze są zwycięstwa, a gdybyśmy już grali piękny hokej i wygrywali, to nie byłoby nad czym pracować. Także cały czas mamy kilka miesięcy przed sobą, żeby się przygotować na te najważniejsze, na tą najważniejszą część sezonu, czyli play-offy i po prostu jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy nad czym pracować. Kuba Witecki wrócił po kontuzji, on będzie w 100% gotowy na Puchar Kontynentalny? Tak, Kuba już wczoraj zagrał mecz, zagra jeszcze w piątek, niedzielę i kolejne kolejki. Myślę, że na mecz kontynentalny, na turniej kontynentalny będzie w 100% przygotowany.